przyjacielem Mozarta, ale także bratem z noży ogólnomularskiej. I od nazwiska tego klarnecisty często nazywany jest ten utwór kwintetem Stadlera. Prawykonanie odbyło się 22 grudnia 1789 roku, a Stadler grał na instrumencie, który specjalnie został skonstruowany dla niego, do jego wirtuozowskich potrzeb. To był klarnet basetowy. I na tym instrumencie właśnie zostało wykonane prawykonanie tego utworu. W utworach Mozarta dosyć sporo zaczął się pojawiać klarnet już od 1773 roku, ale najważniejsze są trzy dzieła z okresu już w Wiedniu, właśnie efekt przyjaźni ze Stadlerem, gdzie klarnet został potraktowany jako instrument solowy. To nie tylko kwintet A-dur, ale jeszcze trio S-dur, koncert klarnetowy. Kwintet powstał w okresie, kiedy Mozart tworzył swoją operę Così fan tutte. I w tym postrzegane jest, że powierzył instrumentom w kwintecie bardzo śpiewne tematy, takie można powiedzieć, że wręcz wokalne role przydzielił każdemu z instrumentów. Zresztą istnieje kilka wersji ostatniej części tego kwintetu i taka najstarsza z nich jest jakby dokładną kopią jednej z arii z Così fan tutte, arii Ferrata. Potem uległo to zmianom. Pierwsza część w formie sonatowej, początek bardzo spokojny, chorobowy temat kwartetu smyczkowego, ale narracje przerywają wirtuozowskie pasaże klarnetu. I potem w tej pierwszej części mamy, można powiedzieć, takie skrajne emocje, bo i burzliwie, i lirycznie, i radośnie, i melancholijnie. Tak przebiega pierwsza część. Druga część to Larghetto, napisana w formie pieśni, bardzo łagodnej, melodia klarnetu i z takim bardzo płynnym akompaniamentem pozostałych instrumentów. Część trzecia to menuet intonowany przez wszystkie instrumenty kwintetu i przedzielony jest dwoma skontrastowanymi triami. Pierwsze grane jest przez instrumenty smyczkowe, a drugie trio jest stylizowane na ludowego Lendlera. Wreszcie część finałowa, Allegretto, to temat z wariacjami. Miejsce dla wielkich popisów wszystkich instrumentalistów. Przed Państwem za chwilę Kwartet Śląski, a dołączy do Kwartetu Śląskiego klarnecista Roman Liczerski. Kształcił się w Katowickim Liceum Muzycznym i Akademii Muzycznej w Katowicach, a w latach 90. zdobył reputację jednego z najwybitniejszych młodych klarnecistów. Zdobył wiele nagród, właściwie na prawie wszystkich polskich konkursach klarnetowych, także na wielu międzynarodowych, występował w Polsce i za granicą. Ale tak jakoś potoczyło się życie, że w 1995 roku zdecydował, że zmieni swój kierunek zawodowy. Zrezygnował z muzyki, a podjął studia w Śląskiej Międzynarodowej Szkole Handlowej i po ukończeniu rozpoczął karierę w finansach. W 2001 roku przeprowadził się do Londynu, gdzie mieszka do dnia dzisiejszego, ale w 2008, po ponad dekadzie przerwy w kontakcie z instrumentem, powrócił na estradę jako klarnecista. Zawodową scenę muzyczną zaczął, dając dwa koncerty w Polsce podczas festiwalu klarnetowego w Szczecinie. No i kontynuuje już teraz drogę muzyczną, współpracuje z wieloma londyńskimi orkiestrami, udziela się także w muzyce kameralnej, w trio i kwintecie klarnetowym. W 2014 roku wydał płyty z koncertami klarnetowymi Mozarta i François oraz prawykonaniem utworu Marka Podkowy. Płyta ta została nominowana do Nagrody Fryderyk 2015. Proszę Państwa, jeżeli będą Państwo zainteresowani, po koncercie będzie można też nabyć płytę Romana Licznerskiego. Szanowni Państwo, jeszcze jeden koncert festiwalowy przed nami, bo w sobotę zakończymy Bydgoskie Dni Muzyki, koncert w kościele
Ministrze Pendereckim, zapraszam Państwa bardzo serdecznie. Ja w tej edycji festiwalu się z Państwem żegnam. Zostawiam Państwa. Jedno, co mogę powiedzieć, mam nadzieję, że zobaczymy się za rok. Dziękuję bardzo, do widzenia.
Thank you.